Polacy w pierwszym meczu Eurobasketu pokonali Bośnię, ale to już przeszłość, bo w niedzielę mecz z Rosją, którą także trzeba ograć, jeśli myślimy o awansie z grupy. Rosjanie na Eurobasket przyjechali osłabieni, bez kontuzjowanych gwiazd i w pierwszym meczu przegrali z Izraelem 3 punktami. Michał, oglądałeś ten mecz w miarę dokładnie, jak ta Rosja gra, co można o niej powiedzieć? Przede wszystkim najważniejsze jest to, że Rosja jest do pokonania. To jest pierwsza ważna informacja z meczu z Izraelem. Rosjanie grają wolno, są ociężali, silni fizycznie, ale to dla naszych przebojowych skrzydłowych jak Mateusz Ponitka, Adam Baczyński czy Karol Duszewski powinna być dobra wiadomość, że można gdzieś między nimi wbiec. Zła wiadomość jest taka, że środkowi zagrali dzisiaj gorzej, więc jutro Marcin Gortat i cała jego grupa pomocników mogą mieć troszeczkę ciężej. Natomiast wielkich zaskoczeń w grze Rosjan nie ma. Oni nic nowego tutaj nie pokazali w porównaniu ze sparingami. Nie zagrali jakoś rewelacyjnie, no ale dla nas to jest też dobra wiadomość, że po zwycięstwie przyjdzie nam grać z drużyną, która musi ten mecz wygrać, bo na Eurobaskecie trzeba unikać sytuacji, kiedy po dwóch meczach ma się dwie porażki. Także trzeba podejść do tego meczu skoncentrowanym i tak jak mówił trener Mike Taylor, kolejny mecz walki i nie możemy tej walki odpuścić. 15 niedziela, mecz z Rosją, a my zapraszamy na sport.pl, na nasze Twittery. Tam znajdziecie wszystko o Eurobaskecie we Francji.